Pilot na swój sposób chce skłonić Brytyjczyków do podjęcia decyzji. To jego ostatni dzień na wolności. Dla neonazistów pozostał bożyszczem do dziś. Ojciec mówił, że dążenia tych młodych z radykalnej prawicy są całkowicie błędne, bo więcej szkodzą Niemcom niż przynoszą korzyści. Uważał ich za fantastów o niezbyt tęgich kwalifikacjach umysłowych. Mein Führer, Niemcy to ty. Gdy ty działasz, działa naród. Gdy ty sądzisz, sądzi naród. Hess nigdy nie żałował swej przeszłości, ani tego, co robił, ani swej kariery nazisty. Był nazistą do samego końca, nie ma wątpliwości. Święcie wierzył, że wszystko, co zrobił, było słuszne. Wydawał mi się niezbyt sympatyczny. Spośród ludzi Hitlera był największym fanatykiem. Hess zawsze był utopistą i romantykiem. Wszyscy o tym wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że miał różne dziwactwa, że na przykład wierzył w zielarzy, uzdrawiaczy i tego typu rzeczy. Partia to Hitler, a Hitler to Niemcy, tak jak Niemcy to Hitler. Rudolf Hess urodził się w Aleksandrii w Egipcie, poza Niemcami, tak jak człowiek, któremu będzie oddany. Rodzina Hessów zarabia na handlu kolonialnym. Pierworodny syn wychowywany jest po wielkopańsku. Ojciec posiada wszelkie cnoty prawdziwego Niemca. Rodzina Hessa była bardzo nacjonalistyczno-konserwatywna. W biurze jego ojca nad krzesłem wisiał wielki obraz cesarza Wilhelma z wąsami, a w dniu urodzin cesarza kazał sobie podawać wino i wznosił toast za jego zdrowie. Letnie wakacje rodzina spędza w ustronnych Smreczanach, odizolowana od rzeczywistości cesarstwa. Beztroska młodość. Ojciec widzi w synu swego następcę. Musi iść do internatu, a w przyszłości zostać kupcem. Rudolfa nie pyta o zdanie. Ukończył szkołę handlową w Hamburgu. Dla ojca to było ciężkie przeżycie, że jego najstarszy syn nie chciał zostać kupcem i poszedł własną drogą. Droga ta prowadzi na wojnę. Sierpień 1914 roku. Naród niemiecki ulega złudnemu upojeniu narodową jednością.
Jak większość młodych mężczyzn, Rudolf Hess zgłasza się na ochotnika. Jego oddział, pierwszy bawarski pułk piechoty, pewny zwycięstwa, wyrusza na front zachodni. Wojna pozycyjna. Obraz świata młodego porucznika Hessa kształtuje pole bitwy. Militarne posłuszeństwo, tak jak w domu, i poczucie bezpieczeństwa. Z euforią pisze do rodziców. Płonące miejscowości, przejmująco piękna wojna. Nawet ciężka rana nie umniejsza jego entuzjazmu. Ledwie wyzdrowiał, zgłasza się do nowej elity w armii, do oddziałów lotniczych. Lecz jest zbyt późno na bohaterskie czyny. Jeszcze przed zakończeniem szkolenia wojna jest przegrana. Lataniu pozostanie jednak wierny na swój sposób. Żołnierze frontowi cieszą się wielkim poważaniem. Hess nawet bez matury może studiować. Na Uniwersytecie w Monachium zawiera doniosłą w skutkach znajomość. Weteran wojenny generał Haushofer naucza geopolityki, domagając się przestrzeni życiowej na wschodzie. Na realizację tego urojenia jeszcze nie nadeszła właściwa pora. Monachium w listopadzie 1918 roku. Czerwona rewolucja jest dla Hessa zdradą Niemiec, ciosem nożem w plecy. Szybko znaleziono kozła ofiarnego. Do tej pory nie byłem antysemitą, jednak fakty z roku 1918 i późniejsze tak kłuły w oczy, że musiałem się skłonić ku antysemityzmowi. Pod tym względem Hess nie jest osamotniony. Znajduje przystań w tajnych kółkach najlepszego monachijskiego towarzystwa, w organizacji Thule. Jej kwaterą główną jest elegancki hotel, symbolem swastyka, ideałem aryjczyk. Komuniści likwidują arystokratyczne kierownictwo tajnej loży. Hessowi ledwie udaje się ujść przed zamachem. W maju 1919 roku kończy się panowanie Czerwonych Rad. Władze w Monachium zdobywają paramilitarne bojówki, tak zwane Freikorpsy. Student Hess przyłącza się do kontrrewolucji. Tu znajduje swą polityczną ojczyznę i zawiera kolejną brzemienną w skutki znajomość w monachijskiej piwiarni. Wspólnie stworzona, z trudem wywalczona, usilnie żądana nowa niemiecka rzesza potęgi i honoru, siły, świetności i sprawiedliwości. Amen. Kiedy w 1920 roku mój ojciec wrócił z niewoli, Rudolf zabrał moich braci na mecz piłkarski. Pamiętam, jak przyszła do nas wtedy jego matka i powiedziała: musicie posłuchać tego człowieka, to co mówi jest fantastyczne. Adolf Hitler to w życiu Rudolfa Hessa osoba, która pobudziła go do działania. Tak jak wielu innych. W 1920 roku Hess bez wahania przyłącza się do demagoga. Jako członek partii z numerem 16 werbuje studentów do oddziałów SA. W piwiarnianych bitwach daje się poznać jako śmiałek. Tak jak w listopadzie 23 roku, kiedy Hitler próbuje przejąć władzę w Bawarii, ponosząc sromotną porażkę. Kult zmarłych ofiar puczu potem stanie się dla reżimu rytuałem. Zawsze w pierwszym rzędzie Rudolf Hess. Wszystko to zawdzięczamy tym pierwszym, bo gdyby wtedy nie znalazł się nikt, kto całym sercem i życiem ręczył za przyszłą Rzeszę, nie znalazłby się nikt także później. Lecz najpierw ci pierwsi spotykają się za kratkami.
Twierdza w Landsbergu nie była zwykłym więzieniem. Panowały tam znacznie łagodniejsze rygory. Na środku celi stał stół, a oni siedzieli naprzeciwko siebie. W kącie spał policjant, a może i nie, a ja siedziałam obok i przez ten czas musiałam się zająć sama sobą. W luksusowym areszcie Hitler ustanawia współtowarzysza celi swoim sekretarzem. Kariera Hessa rozpoczyna się tam, gdzie się skończy, w więzieniu. Dzięki jego pomocy powstaje polityczne credo, Mein Kampf. Hess pisze do swej przyjaciółki: jestem mu oddany bardziej niż kiedykolwiek, kocham go. Powolna droga do władzy, zjazd partii, błoga wspólnota przy piwie. Hitler jak nikt inny potrafi wykorzystać lęki tamtych czasów. Zawsze w jego cieniu sekretarz. Hess organizuje kampanię w celu pozyskania łaski wyborców. Jest szczęśliwy, że może stać w drugim szeregu i służyć swemu panu. Wierność i absolutna uległość. Hitler, jako wódz, mistrz, mesjasz, a Hess, jego uczeń, gotowy uczynić wszystko dla swego pana. Służy nawet w powietrzu. W partyjnym samolocie prowadzi nie tylko akcje reklamowe, lecz w locie koszącym rozpędza lewicowe zebrania. Dwukrotnie zostaje za to ukarany przez sąd krajowy. Tutaj z narzeczoną Ilse Pröll, jedną z pierwszych kobiet w partii NSDAP. Nie śpieszył się jednak z oświadczynami. Oboje byli pościągliwi, zwłaszcza mój szwagier. Pewnie się zastanawiał, czy już powinien ją do siebie przywiązać. W końcu były to pasjonujące czasy. Do małżeństwa namawia go Hitler. Jest świadkiem na ich ślubie. To z nim Ilse Hess musi dzielić miłość męża. W styczniu 1933 roku małżonek pisze z Berlina: droga dziewczyno, jawa toczy sen, siedzę w gabinecie kanclerza w kancelarii Rzeszy. Hitler u celu. Wraz z nim w świetle rampy pojawia się jego sekretarz i zostaje nagrodzony za swe oddanie. Hitler ustanawia go swym zastępcą w partii. To obiecujący tytuł. Zakładając, że Hitlerowi coś by się stało, że zmarłby wskutek choroby, zginąłby w wypadku, albo został zabity. Hess nigdy nie potrafiłby stanąć na czele ruchu. Swe przeznaczenie odnajduje jako pierwszy sługa swego pana. Niemcy maszerują, a Monachium buduje. Budowle dla dyktatury. W stolicy ruchu nazistowskiego pod okiem zastępcy powstaje centrala partii, wykuty w kamieniu przejaw megalomanii. Za monumentalną fasadą kryje się aparat, który obejmie cały naród. Uwodzenie mas i przemoc to domena NSDAP. Fundamentem Nowej Rzeszy jest ślepe posłuszeństwo. Partia zaś podporą władzy Hitlera.
Hess jej zarządcą, wiernym i niegroźnym. Był zastępcą Führera w partii narodowo-socjalistycznej, która wówczas już nie miała nic do powiedzenia, bo Rzesza Niemiecka zamieniła się już w państwo autorytarne, w którym Hitler mógł rządzić, nikogo o nic nie pytając. Między sobą partię traktowaliśmy jak zespół chórzystów. Zespół o brutalnych zasadach. Tu nie tylko się śpiewa. Kto wypada z rytmu, zostaje bezlitośnie ukarany. Szef sztabu SA, Ernst Röhm, chce zagarnąć dla siebie zbyt dużo władzy kosztem Reichswehry. Zostaje zastrzelony. Hess usprawiedliwia to morderstwo jako konieczne dla dobra państwa. Tak jak dawna SA jest wierna Führerowi, tak Führer jest wierny swej starej SA. Führer ukarał winowajców. Nasz stosunek do SA pozostał taki jak dawniej. Gra o władzę. Zastępca także potrzebuje sekretarza. Martin Bormann, żądny kariery, pozbawiony skrupułów. Człowiek do grubej roboty, który wskutek intrygi podstępnie pozbawi swego szefa władzy. Był jak bawuł, niski i krępy, o dużej sile przebicia. I dosyć grubiański, zwłaszcza wobec swojej żony. Zauważyliśmy, że wszyscy, z wyjątkiem Himmlera, byli mu przeciwni. Nikt go nie lubił. Hess coraz bardziej zdaje się na swojego sekretarza. Podobnie jak Hitler, unika uciążliwej pracy papierkowej. Woli reprezentować partię na zewnątrz. Coroczne spotkanie w Stuttgarcie Niemców mieszkających za granicą to dla Hessa patriotyczny spektakl. Jego żarliwość jest równie fatalna, co prawdziwa. Stoicie przede mną jako część wielkiej niemieckiej wspólnoty narodowej. Wspólnoty, która rozciąga się poza granice naszej Rzeszy. Idźcie więc i głoście. Niemcy żyją i żyć będą, ponieważ żyje Adolf Hitler. Najchętniej odgrywa rolę wielkiego kapłana partii. Przechodzimy do przysięgi. Przysięgam Adolfowi Hitlerowi niezłomną wierność. Przysięgam jemu i przywódcom, których mi wyznaczy, bezwarunkowe posłuszeństwo. Hess był doskonałą wizytówką partii. Trudno było wątpić w jego uczciwość. Pod osłoną tej uczciwości działy się ogromne świństwa. Hess o nich wie. Terror reżimu maskuje w biurokratycznym stylu. Narodowo-socjalistyczne prawodawstwo prowadziło korygujący zabieg przeciwko zalewowi obcych elementów. Mówię korygujący, bo o tym, że w narodowo-socjalistycznych Niemczech żydostwo nie zostało bezwzględnie wytępione, świadczy fakt, że na przykład w Berlinie prawie 50% niearyjczyków nadal dopuszczonych jest do praktyki lekarskiej. W partii Hess jest apostołem moralności, człowiekiem nieskazitelnym. Prywatnie jest poczciwcem. Nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nawet nie tańczy.
W domu w Harlaching panuje spokojna atmosfera. Chrzest syna, mała uroczystość, kilkoro gości. Ojcem chrzestnym jest Adolf Hitler, uwieczniony w rodzinnej księdze gości. Jest wieczór 9 listopada 1938 roku. Noc pogromu. Hess nie wie o rozkazie podpalania synagog. Nie należy do kręgów tajemniczonych. To były pierwsze urodziny jego rocznego synka i na chrzcinach zebrała się rodzina. Siedzieliśmy już przy kolacji. Wtedy wszedł on. Był zielony na twarzy. Oczywiście wszyscy zapytaliśmy, co się stało. Widziałam, że było to dla niego nieprzyjemne. Nie mógł usprawiedliwić tego, co się stało. To, czym wie, zachowuje dla siebie. Rasistowskie ustawy norymberskie z 1935 roku, podpisane przez Reichsministra Hessa. Zakaz wykonywania zawodu przez żydowskich lekarzy i adwokatów, podpisany przez Reichsministra Hessa. Wprowadzenie kary chłosty dla Żydów w okupowanej Polsce, zaproponowane przez Reichsministra Hessa. Był współuczestnikiem. Był osobą, która nigdy, w żadnej formie, nie krytykowała wydarzeń z tamtych czasów. Przeciwnie, był oddany Führerowi z wiernością godną Nibelungów. Zastępca coraz rzadziej widuje jednak swego Führera. Gdy Hitlerowi udaje się uniknąć zamachu w piwiarni Bürgerbräukeller, Hess kreuje go na medium sił nadprzyrodzonych. Opatrzność zawsze była z Führerem. I zawsze wszystkie kroki, jakie podejmowali przeciwko niemu jego przeciwnicy, obracały się na jego korzyść, a tym samym na korzyść narodu niemieckiego. Hess czuje się urażony utratą względów Hitlera. Ucieka przed rzeczywistością, sprawia wrażenie coraz bardziej wyobcowanego. Hess próbował utrzymać krzesło w równowadze i w tym momencie wpatrywał się w nie, a kiedy cofał ręce, zawsze się przewracało do tyłu albo do przodu. Wydawało mi się to bardzo dziwne i zapytałem ojca, a on odpowiedział, że to rzeczywiście trochę dziwne i że pan Hess wierzy w telekinezę, a także w porozumienie z Anglią. Książę Windsoru z wizytą w Niemczech. Dla Hessa to znak zbliżenia obu germańskich narodów. Nie zdaje sobie sprawy, że Edward, przyjaciel narodowych socjalistów, nie ma w Anglii większości. Wspólnie z Hitlerem przyjmuje brytyjskich frontowców. Weterani wojenni we własnym gronie. W południowych Niemczech, w Baden, również uprawiamy nizinę Renu. Dla zastępcy przyjaźń z Anglią jest wyznaniem wiary, dla Hitlera jedynie celem strategicznym. Zyskaliśmy dużo ziemi dzięki temu, że chówce pracy uprawiają tam obszary bagienne. Początkowo Brytyjczycy włączają się do gry. Układ monachijski. Mocarstwa zachodnie chcą zyskać na czasie, wierząc, że ułagodzą dyktatora ustępstwami. Hess nie bierze w tym udziału. Hitler już nie traktuje poważnie swego dziwnego zastępcy. Sztagier był bardzo obciążony pracą i często śmiertelnie zmęczony. Pamiętam, że starał się radzić sobie w taki sposób.
Po obiedzie wyciągał się na wznak na podłodze w swojej sypialni na Wilhelmstrasse. Mówił, że się relaksuje. Była cisza przez 15 minut, potem zrywał się i znowu był rzeźki. Hess wycofuje się w życie prywatne. Nie chce widzieć, dokąd zmierza dyktator. Oderwany od rzeczywistości zapewnia o woli pokoju Niemców, kiedy wojna stoi u progu. Führer wystarczająco często podkreślał, że Niemcy opowiadają się za pokojem. Z radością możemy stwierdzić, że ten sygnał dla pokoju nie pozostaje bez echa także wśród innych narodów. Że także żołnierze frontowi innych narodów odważnie podnieśli głos. Głos ten milknie, gdy Hitler napada na Polskę. Wojna błyskawiczna. Szybkie zwycięstwo. Hess jest pełen entuzjazmu, lecz naczelny dowódca gromadzi teraz wokół siebie innych. Z kwatery Führera stale nadchodzą decydujące polecenia i rozkazy. Gdyby mi się coś stało, moim pierwszym następcą będzie towarzysz partyjny Göring. Gdyby przytrafiło się coś towarzyszowi Göringowi, kolejnym następcą będzie towarzysz partyjny Hess. Trzeci człowiek w trzeciej Rzeszy na spotkaniu przy kawie w Związku Dziewcząt Niemieckich. Degradacja. Kiedy Hitler napada na Francję, dla Hessa jest to niepotrzebna wojna. Zwycięstwo po 6 tygodniach. Armia brytyjska otoczona pod Dunkierką ratuje się przeprawą przez morze. Czy Hitler pozwoli jej ujść? Hess wierzy, że tak. Wielokrotnie proponowałem Anglii przyjaźń, lecz miłości nie może ofiarować tylko jedna strona. Zwycięstwo na Zachodzie jest osobistym triumfem Hitlera. Odtąd uważa się za nieomylnego. Największy dowódca wszechczasów. Nie przyjmuje żadnych rad. A zwłaszcza od swego zastępcy, który tymczasem zajmuje się astrologią. Czy Hess domyśla się, że kulminacyjny punkt tego triumfu jest jednocześnie punktem zwrotnym? Wojnę z Anglią uważa za nieporozumienie i po cichu szuka rozwiązania. Lecz Churchill nie myśli o pokoju z Niemcami. Rachuby Hitlera się nie sprawdzają. Ani bomby, ani obietnice nie mogą wpłynąć na Brytyjczyków. Tego dnia Hess został zaproszony na kolację i przyszedł. Prawie pod sam koniec przyszedł dr Otto Dietrich, szef prasowy rządu Rzeszy, i przekazał meldunek: Mein Führer, Anglicy nie chcą. Oczywiście nie wiedziałem, o co chodziło. Na to Hitler powiedział: więc co jeszcze mam zrobić? Przecież nie polecę tam i nie rzucę się na kolana. Hitler nie poleciał, ale Hess tak. Decyzję podejmuje samotnie. Radą służy mu profesor Haushofer, jego dawny nauczyciel. Hess próbuje nawiązać kontakt z wrogiem. Lecz brytyjski wywiad przechwytuje komunikat.
Teraz chce sam polecieć do Anglii. Bez uzgodnienia z Hitlerem oznacza to zdradę stanu. Podczas spaceru z Haushoferem zapada decyzja. Podyktował mi przemówienie. Pisząc je, myślałam, ciekawe, gdzie pan Hess chce je wygłosić. Jak mógłby się dostać do angielskich oficerów? Zażądał ode mnie słowa honoru, że z nikim nie będę rozmawiała o tym przemówieniu. Rozpoczyna loty próbne w zakładach Messerschmitta w Augsburgu. 1 maja 1941 roku właśnie tutaj wygłasza swoją ostatnią mowę. Z mocą od dnia dzisiejszego Führer nadał tytuł pioniera pracy towarzyszowi partyjnemu, profesorowi doktorowi Wilhelmowi Messerschmittowi. Nikt niczego nie podejrzewa. Kiedy zastępca Führera twierdzi, że chce udowodnić Führerowi, że potrafi latać myśliwcem i dlatego chce wykonywać dłuższe loty, to się mówi, tak jest, panie ministrze. Nie było powodu tego nie akceptować. Przyjęliśmy to do wiadomości i sprawa była załatwiona. Am 4 maja Hess znów jest w Berlinie. Po raz ostatni pojawia się publicznie. W swym wielkim przemówieniu Führer złożył narodowi niemieckiemu relację z wyjątkowych osiągnięć naszych sił zbrojnych w walkach na południowym wschodzie. Jednocześnie ostro rozliczył się ze światowym podżegaczem Churchillem. W tych dniach Hitler myśli tylko o jednym, o przygotowaniach do zbrojnej wyprawy przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Chce zaryzykować wojnę na dwóch frontach. Potem spotyka się ze swoim zastępcą w kancelarii Rzeszy. Ostatnia rozmowa w cztery oczy, trwająca 4 godziny. Wiele było spekulacji co do jej treści. Jedno jest pewne. Hess wierzy, że działa po myśli Hitlera. Wtedy robiło się politykę jak indiańskie podchody. Wszędzie czaił się Winnetou, Karol May i Old Shatterhand. To nie była dyplomatyczna, nowoczesna polityka w stylu Talleyranda czy Bismarcka. 10 maja, godzina 17:45. Hess startuje z Augsburga. Jest pełnia księżyca. Astrolog określił układ gwiazd jako korzystny. Zastępca dokładnie się przygotował. O 22:15 przelatuje nad wybrzeżem Szkocji. Jego celem jest posiadłość księcia Hamiltona. Hess poznał go przelotnie w 1936 roku. Ma nadzieję, że znajdzie w księciu kompetentnego rozmówcę. Ironia historii. Hamilton dowodzi obroną przeciwlotniczą Szkocji. Na jego rozkaz startują myśliwce mające zestrzelić natręta. Lecz Hess ma szczęście. Na północy wyspy obrona przeciwlotnicza jest słaba. Udaje mu się umknąć prześladowcom. Nie mogliśmy zrobić nic więcej. Leciał zbyt szybko i zbyt wysoko. Sądziliśmy, że jeden samolot nie może spowodować wielu strat. Przynajmniej mieliśmy nadzieję. Kilka mil od swego celu Hess zeskakuje na spadochronie. Skok w niepewność. W Berghofie nikt się niczego nie domyśla. Dopóki nie zjawią się adiutanci Hessa z listem pożegnalnym. Hitler jest przerażony. Jak Hess mógł mi zrobić coś takiego? To była emocjonująca scena. Co robić? Nikt nie wiedział, co się stanie. Nikt nic nie wiedział. Wszyscy czekali na wiadomość.
czy Hess doleciał, czy nie. Samolot Hessa rozbija się na wzgórzu na południe od Glasgow. Pilot znajduje się w pobliżu chłopskiej zagrody. Zostaje ujęty przez członków Gwardii Krajowej i umieszczony w siedzibie skautów. Około północy przyjechał książę Hamilton i Ivan Kirkpatrick z rządu. Chcieli zobaczyć się z więźniem. Musiałem wyjść z pokoju, ale ponad drzwiami umieściłem lusterko, tak że mogłem widzieć, co się tam działo. Wyraźnie była to bardzo ważna rozmowa. Hess siedział na łóżku i bardzo wzburzony mówił coś do obu panów. Londyn, dzień później. Zgliszcza po niemieckich atakach bombowych. Zniszczony jest także parlament. Premier Churchill ogląda szkody. Dopiero wieczorem dowiaduje się o tajemniczym niemieckim pilocie. Kiedy ojciec opowiedział tę historię Churchillowi i ministrowi lotnictwa, Churchill zapytał: chce mi pan powiedzieć, że zastępca Führera jest w naszych rękach? Patrzył na mojego ojca, jakby ten miał halucynację. A ojciec odpowiedział: w każdym razie twierdzi, że nim jest. A Churchill na to: Hess czy nie Hess, wybieram się na film z braćmi Marx. Ocena sytuacji w Berghofie. Co pomyślą sojusznicy? Hitler chwilę zwleka, następnie przechodzi do działania. Wspólnie z Bormannem redaguje komunikat radiowy. W sobotę 10 maja około godziny 18 towarzysz partyjny Hess wystartował z Augsburga do lotu, z którego do dzisiejszego dnia nie powrócił. Pozostawiony przez niego chaotycznie sformułowany list wskazuje na ślady zaburzeń umysłowych, co nasuwa obawy, że towarzysz Hess stał się ofiarą własnych urojeń. Führer rozkazał natychmiast aresztować adiutantów towarzysza Hessa. W areszcie Gestapo przedłożono mi jego list pożegnalny do Führera. Może to była kopia, a może oryginał. Szczególne wrażenie zrobił na mnie fragment: proszę nie karać moich ludzi, adiutantów, kierowców, współpracowników. Chyba się liczył z przejściowym gniewem Führera. Kłopoty pod każdym względem. Hess zostaje internowany w londyńskiej twierdzy Tower. Dla brytyjskiego rządu pojawił się bardzo nie w porę. Churchill obawia się podejrzeń, że Brytyjczycy mogą prowadzić potajemne negocjacje z nazistowskimi Niemcami. Staje się to problemem zwłaszcza wobec Rosji. Stalin jeszcze jest sojusznikiem Hitlera. Lekceważy ostrzeżenia o niemieckiej agresji. Lot Hessa wzbudza w nim nieufność wobec Anglii. Podejrzewa jednak niewłaściwą stronę. W czasie, kiedy Hess przyleciał do Anglii, nasz wywiad miał tajne informacje, które miał przekazać Stalinowi, że Hitler zamierza zaatakować Rosję, a to znaczyło, że zyskujemy nowego sojusznika. Sowieckie oddziały pancerne próbują powstrzymać uderzenie. Nie powstrzymanie, posuwamy się naprzód. Plan Barbarossa zakończył aferę Hessa. Hitler nareszcie rozpoczyna wojnę, jakiej zawsze pragnął. Wojnę o zdobycie przestrzeni życiowej na wschodzie. Lot zastępcy nie pozostawia żadnej luki w nazistowskim kierownictwie.
Na najbliższego zaufanego awansuje Martin Bormann. Hitler nie mianuje już zastępcy. Hitler powiedział, że gdyby doszło do układu pokojowego, żądałby, by Hess został wydany i oskarżony o zdradę stanu, a następnie skazany na śmierć. List pożegnalny do Hitlera z aresztu. Hess przyznaje, że poniósł klęskę. Zastanawia się nad przyczynami. Podejmuje pierwszą z trzech prób popełnienia samobójstwa. 4 lata później Niemcy leżą w gruzach. W Norymberdze, mieście nazistowskich zjazdów, alianci stawiają przed Trybunałem pomocników Hitlera. Dla Hessa powrót jest szokiem. W wyobraźni nadal żyje w świecie, jaki opuścił w dniu swego lotu. Widok oskarżonych był wstrząsający z powodu ich nędzy. Wszyscy ci wielcy mężowie wyglądali tak żałośnie. Siedzieli tam jak nieszczęśnicy. Wszyscy byli źle ubrani, wychudli, ich okazałe stroje już na nich nie pasowały. Siedzieli na tych ławach jak gromada obdartusów. Hessa dotyczą wszystkie punkty oskarżenia, chociaż wyleciał do Anglii przed wymordowaniem Żydów i napaścią na Rosję. Jeśli oskarżony jest niepoczytalny i nie może uczestniczyć w rozprawie, wysoki sąd powinien umorzyć postępowanie wobec niego. Chory człowiek. Hess udaje, że cierpi na amnezję. Skutki prawdy ujawnionej w czasie pobytu w areszcie, czy choroba psychiczna. Po 2 tygodniach procesu Hess wywołuje sensację. Aby nie dopuścić do uznania mnie za niepoczytalnego, składam przed wysokim sądem następujące oświadczenie. Utratę pamięci symulowałem ze względów taktycznych. Oskarżyciel radziecki żąda kary śmierci. W rezultacie Hess otrzymuje dożywocie. Patrząc wstecz, kara ta wydaje się może zbyt surowa. Ostatnie słowa Hessa, wyznanie pozbawione skruchy. Przez wiele lat mego życia dane mi było pracować dla największego człowieka, jakiego wydał mój naród na przestrzeni swej 1000-letniej historii. Nawet gdybym mógł, nie chciałbym wymazać tego czasu z mojego życia. Jestem szczęśliwy, wiedząc, że spełniłem swój obowiązek wobec narodu jako Niemiec, jako narodowy socjalista, jako wierny podwładny mojego Führera. Niczego nie żałuję. W więzieniu w Spandau coraz bardziej oddala się od rzeczywistości. Jest odizolowany od współwięźniów. Ostatni z nich zostają zwolnieni. W 1966 roku Baldur von Schirach, wódz młodzieży hitlerowskiej. I Albert Speer, minister uzbrojenia. Odtąd Hess jest ostatnim więźniem Spandau. Zastępczo za wszystkich innych.
Z okazji zwolnienia von Schiracha i Speera napisaliśmy tak zwane oświadczenie z 1 października 1966 roku i przesłaliśmy je do przywódców czterech mocarstw, do papieża i różnych reprezentantów życia publicznego. Ojciec dowiedział się o tym i napisał do nas list, w którym stwierdzał: słyszałem, że wnieśliście prośbę o łaskę. Zapamiętajcie jedno, nie chcę mieć na honorze plamy, tak jak pan von Stein, który skierował do Napoleona prośbę o łaskę. I było jeszcze takie piękne zdanie: mój honor jest dla mnie cenniejszy niż wolność. Dopiero w 69 roku Rudolf Hess zgadza się, by odwiedziła go rodzina. Nadal zajmuje się ciałami niebieskimi. O swym locie nie chcę mówić. W końcu dałem mu nowoczesne łóżko szpitalne, na którym mógł wygodnie siedzieć. Było niższe od tego, które miał przedtem i łatwiej było mu wstawać. Miał też dwa palniki do gotowania, gdzie mógł sobie podgrzewać posiłki. Jadł ogromnie dużo, jak na osobę w jego wieku. Sam sobie dobierał pożywienie. Miał dwóch kucharzy, którzy mu przygotowywali posiłki. Nie używał soli. Był hipochondrykiem. Często oglądał telewizję. To było jego ulubione zajęcie. Zwłaszcza lubił oglądać tenis i piłkę nożną. Zmiana wart raz w miesiącu. Zwycięskie mocarstwo, Związek Radziecki, nie dopuszcza do uwolnienia najkosztowniejszego więźnia świata. To więzienie jest dla Rosjan przyczółkiem w Berlinie Zachodnim. Sprawa Hessa staje się kością niezgody. Głosy z różnych stron domagają się uwolnienia więźnia. To 92-letni starzec. Nie ma już ziemskich pragnień. Jakim uczuciom, jakim ludzkim wartościom ma jeszcze służyć taka kara? W czasach Hitlera nie było łaski. A dzisiaj? Nie ma łaski dla zastępcy. Dopiero z nadejściem ery Gorbaczowa czwarte zwycięskie mocarstwo jest gotowe podjąć rozmowy. Lecz wola życia 93-letniego więźnia osłabła. W okresie, kiedy widywałem Hessa, stale się na coś uskarżał. Wciąż coś go bolało, narzekał na warunki. Miał bóle w okolicach żołądka. Na 2 czy 3 miesiące przed samobójstwem te skargi ustały. Berlin Tegel, dziś w południe. Wolf Rüdiger Hess, syn byłego zastępcy Hitlera Rudolfa Hessa, przyjechał do Berlina, by po śmierci ojca omówić z aliantami sprawę wydania zwłok. Rodzina jest przekonana o zabójstwie i dopatruje się nawet motywu. Jaki motyw mieli Anglicy, którzy go zabili? Zachodnie mocarstwa od 20 lat przed śmiercią ojca, częściowo oficjalnie, częściowo za kulisami, oznajmiały, że są gotowe zwolnić Rudolfa Hessa ze względów humanitarnych. Wiedziały, że mogą to powtarzać, bo z całkowitą pewnością spotka się to z wetem ze strony Rosjan. I nagle to weto przestało istnieć. Morderstwo Rudolfa Hessa także po śmierci zastępca zadaje zagadki. Istnieje list pożegnalny, napisany na kilka minut przed śmiercią. Dziękuję wam wszystkim. Według rodziny jest sfałszowany. Chodzi o treść i o formę. Mój teść bardzo zważał na formę. List jest bez daty. Zawiera formułę pożegnania, jakiej nigdy nie używał, odkąd jego syn miał rodzinę. I jest jeden punkt, na który muszę zwrócić uwagę. Ani razu nie wspomina o dzieciach, których los bardzo mu leżał na sercu. Przypuszczam, że na pewno by się z nimi pożegnał. Ekspertyza nie znajduje oznak fałszerstwa.
Rodzina po raz drugi poddaje zwłoki obdukcji. Wynik częściowo zaprzecza obdukcji aliantów, stając się najważniejszym argumentem teorii o morderstwie. Z naszej ekspertyzy to nie wynika. Zastanawialiśmy się nad każdym zdaniem. Kiedy się ją dokładnie przeczyta, nie stwarza podstaw do twierdzenia, że bylibyśmy w stanie udowodnić ingerencję trzeciej ręki. Altana w ogrodzie w Spandau. Przewód elektryczny, jaki znaleziono na szyi zmarłego. I rzekomy świadek. W tamtym miesiącu straż pełnili Amerykanie. Mówi, że do więzienia przysłano dwóch członków oddziału komandosów do zadań specjalnych w amerykańskich mundurach i po południu, 17 maja, wczatowali na mojego ojca i udusili go w altanie. Persja świadka koronnego. Rudolf Hess leżał na wznak, a dwóch żołnierzy w mundurach, jeden wysoki, ciemny i jeden niski, stali tam jak mordercy, nie żadni aktorzy, tylko zawodowi zabójcy. Dwóch nieznanych sprawców w amerykańskich mundurach. Jednego odnaleźliśmy. Przypuszczam, że ludzie, o których on mówi, to ja i mój sanitariusz. Oczywiście nie mógł nas znać. Nigdy się nie spotkaliśmy. Kiedy się zjawił w tym pomieszczeniu, byliśmy tam tylko my dwaj. Śmierć Rudolfa Hessa. Dowodów, że było to morderstwo, brakuje do dziś. Lecz sprawa nie jest jeszcze zamknięta. To bardzo dobra historia. Brzmi bardzo tajemniczo, jeśli się chce z tego zrobić tajemnicę. Te wątpliwości to dobry punkt wyjścia dla książkowej albo telewizyjnej historii. Ostatni lot. Pogrzeb trzeba przesunąć, ponieważ prawicowi ekstremiści oblegają cmentarz. Błędna wiara, której Rudolf Hess nie mógł się pozbyć do samego końca, nie zostanie złożona do grobu. Gdybym znów znalazł się na początku swej drogi, postępowałbym tak, jak postępowałem. Niczego nie żałuję. Opracowanie telewizyjne Studia Dźwięku Warszawa. Tekst polski Hanna Odziemkowska. Czytali Krzysztof Dumała i Janusz Szydłowski.